Akcja. Bardzo mi się to podoba. W tym nawet słychać. Kurde, słychać jak się... Słychać wodę, słychać jak się telepie. Przelewa. Zobacz, wygląda jakbym płakała. Tak sobie o Jezu, naprawdę. No. Nie zgubiłaś kryształ? Muszę go znaleźć. Jest w kawie? Nie. Dzień dobry, dzisiaj jest gościną specjalną. Siano znowu. Znowu, drugi raz i mam nadzieję, że jeszcze będą kolejne. Mam nadzieję. Słuchajcie, dzisiaj z Weroniką testujemy coś, czym obie się jaramy. Jesteśmy ultraskami w ogóle euforii, jakby ktoś nie wiedział, jakbyśmy nie mówiły o tym milion razy. To słuchajcie, główna makijażystka euforii zrobiła swoją markę kosmetyków. I wiecie co? Mamy wszystko. Mamy tu wszystko, jest tu wszystko i będziemy to testować, więc słuchajcie, będzie dzisiaj bardzo dużo na naszych twarzach. Marka jest amerykańska, jest cruelty free i vegan cała. I jest kilka już rzeczy, które jest bestsellerami, bo całość miała premierę pod koniec maja. Tak. Więc tak, bestsellerem jest totalnie ta gwiazdka, która jest w ogóle... Tak, jakby tego się nie da opisać, musielibyście sami to dotknąć, bo jeśli macie takie, taką gumową szpatułkę z Ikei, to to jest coś... Do patelni! Tak, coś w tym stylu, tylko jeszcze cieńsze, ale to jest takie gumowe, a nie gąbczaste, tak jak ja na przykład zakładałam. Ale w ogóle słuchajcie, dobrze, bo my już chyba też od jakiegoś miesiąca rozmawiałyśmy o tym filmie i czekałyśmy na kosmetyki, które tak. Nie chciały przyjść, po prostu prawie cały wszechświat był przeciwko nam, ale się to prawda, udało. Naprawdę, kurierzy, wszechświat, w ogóle wszystko, no bo ze Stanami czasami są śmieszne rzeczy, które tak. Się dzieją, zwłaszcza z takimi przesyłkami specjalnymi, bo to jest coś, co miałam to niesamowite szczęście otrzymać właśnie w prezencie od tej marki, bo też jak pokazywałam śmiało, oznaczałam Doni na materiałach, jak robiłam make-upy inspirowane nią i tak dalej, więc strasznie się cieszę, że też tak mnie wyróżniła, żeby wysłać te kosmetyki, więc kurde, z kim miałabym to testować, jak nie z tobą? W ogóle wow. Opakowanie są niesamowite, to już właśnie rozmawialiśmy przed nagraniem, że tego nie widać tak na Instagramie, ale te opakowania to jest też zupełnie w ogóle inny level, przepiękne są. One są jak ze snów, powiedziałabym, tak, że takie, nie? Takie coś takiego. Psychodeliczne jakieś takie obrazy. Tak. Wszystko jest w ogóle kolorowe i dużo rzeczy jest bardzo mocno świecących. Jest też dużo przyklejanek do twarzy i one mają być samoprzyklejalne. W sensie, że mają same mieć już klej, żeby ułatwić cały ten proces. Rzeczy mają się oczywiście pięknie blendować i zaraz to wszystko przetestujemy. Wsuweczka, cyk. No tak. No. Będzie trudne teraz. Ja i robienie włosów to nigdy nie jest dobry pomysł, ale spróbuję. Nie, czemu? Ja nie umiem. Ja już wiem, że tego nie zrobię. Dobra, to odpakowuję. Ojku, patrz jakie to jest, takie inne. Takie, no, a tutaj ma dziurę. Aha, pewnie, żeby to wyjąć tam ze środka. Ale jazda. Narobiła hałasu, no. Pierwsze produkty, jakie mamy, to cienie w kremie. Ja mam te, które są matowe. A ja mam te, które są takie... No, są z błyskotkami, ale to jeszcze nie są brokaty, więc takie... Zobaczymy na swatchach. Ja teraz w ogóle widzę, że tu są jakieś niebieskie drobiny. To w ogóle tak odbija teraz w kamerze, że to jest jakiś szok. To jest totalnie lustrzane. Można się w tym, że autentycznie można się przejrzeć w tym opakowaniu. Możesz sobie poprawić nawet pomadkę w tym, jak się uprzesz. Takie lusterko przenośne. Śmieszne są opakowania, słuchajcie. One są bardzo takie płytkie. Ładnie się zrobiło. U mnie mokre. Się zrobiło trochę jak pomadka płynna, ale takie czuć, że to jest bardzo lekka konsystencja, taka cieniutka mojego matowego. O, rzesz! No, ale no. Te są takie mokre w odczuciu. Mokrutkie. Mhm. Na pewno fajne jest to, że jest w ten... Tak chemicznie jak farbki pachną. O Jezu, dotknęłam się do ust. Jest... taki jakby cieniutki. Tak, to też jest takie lekkie. Takie lekkie. I one powinny zastygnąć? Się ładnie rozblendowywać i dwie warstwy powinny dać całkowite krycie, nie? Bo one są takie, właśnie specjalnie są lekko sheer.
Jezu, te są przepiękne, bo mam wrażenie, że jak ja na stronie sprawdzałam, to to gdzieś wyczytałam, że to bardziej będzie takie metaliczne. Miałam takie, no, metaliczne. Ja nie wiem, co to jest w ogóle za... Dużo bardziej świeci, niż się wydaje. To prawda. To jest złoty, który ma drobiny niebieskie i wygląda jak jakiś zielony niebieski, ciężko ocenić. To jest w ogóle, na pewno jeśli on da radę jakościowo, to to jest taki na pewno sztos ciekawy. Tak. Że cokolwiek się z nim zrobi, czy na policzek się wklepie, czy na oko, czy daje jako rozświetlacz tutaj wewnętrzny kącik, to to jest taki, nie wiesz co to jest za kolor, ale ma podstawę złotą. Ojej, kupacz, jaki ten koral. Tego korala walimy normalnie na policzki sobie potem. No, Jezus, ja kocham pomarańczowe policzki. Okej, okay, to jest nawet wow. Tak czuję, że nawet zastygło trochę. Tylko w tych miejscach takich, gdzie jest więcej, tak? To... Czy można się tym wysmarować całe ciało? Można. Czy to będzie już... Myślę, że legalne. Myślę, że to legalne. Wiesz, co mi to przypomina? Jak masz cienie na przykład z Mexmo i je rozetrzesz, że tam jest dużo, dużo drobin różnych i finalnie ten efekt pod różnym kątem jest inny, bo przecież to w opakowaniu wygląda jakby było złote. Tak, to jest efekt totalnie właśnie tych najbardziej świecących cieni jak z Glam Shopu, jak z Mexmo. Tak, no. Dawaj dalej. Bordowy, ten jest taki różowo... fioletowo-niebieski, taki bakłażak. A tutaj różowy ze złotem, z niebieskim i fioletowym. Ja mam słabość do pomieszania różu z pomarańczem. Kiedyś zresztą miałam takie włosy. Zresztą teraz, no, jak się wypłuczą, to też takie trochę. Tak. Twoje włosy to jest ten i ten. Ale jazda. Czadowo to wygląda. Ja mam tutaj konturówki. One są dwustronne i z każdej strony ona jest cieniutka, automatyczna. Dwa brązy i bardzo niebieski i bardzo różowy. A ja mam pomadki, chociaż one na razie wyglądają bardziej nawet jak błyszczyk. Zobaczymy, czy na ustach będą zastygać. I to chyba jest w ogóle sprzedawane w lipkitach, w sensie, że ta pomadka z tymi kredkami. Tak mi się wydaje, ale mogę kłamać. Ogólnie założenie było takie, że one mają częściową transparentność w ogóle, te produkty. To jest istotne, że właśnie nakładanie warstw dwukrotne daje pełne krycie, ale dzięki temu, że są częściowo transparentne, widać skórę i to jest też coś, co jest ważne dzisiaj w makijażu, że nie szuka się już tego kosmicznego takiego zaszpachlowania, tylko można je uzyskać dokładając po prostu warstwę produktu. Mamy jeszcze rozświetlacze, i które... Dobra. Dawaj, obie wjeżdżamy paluchami w to. Dobrze. Ja tylko chciałam powiedzieć, że te produkty bardzo są miętkie, takie jak nawet na kontur. W sensie. Jak na kontur. Że można. Ten złoty ma niebieskie drobiny, takie niebiesko-fioletowe. Słuchajcie, wygląda totalnie, że mogą to być cienie do powiek. No. Ona to biegła, nie to ten. Aż ciekawe, jestem bardzo ciekawa, bo to jest jako rozświetlacz, ten fioletowy. Tak. Ja bym go użyła tak super mało. Zrobię tutaj tak, że rozblenduję na nadgarstku. O tak, o. Cyk. Mam tutaj na tatuażu, że jest mniej i więcej. Ja bym spróbowała w ogóle trochę tego trupiego też. To brokaciki teraz. Tak. Wyglądają najpiękniej na świecie po prostu. Zobaczcie! Jak takie pigułki gigantyczne. Tak, ale tu bardzo widać, jak to jest wodne w ogóle też. W tych chyba innych nie widać, więc ja je wstrząsnę. Tak. W tym nawet słychać. O kurde, słychać jak się... Słychać wodę, słychać jak się telepie. Przelewa. I mają malutki pędzeleczek. I cyk. Okej. Okay. I one się tak nakładają, można powiedzieć, pół na pół. Tak. Czyli nie ma pełnego krycia, ale też to nie jest jakieś takie rzadkie byle co. O nie, ten się słabo nałożył. Teraz nie wygląda kiepsko. Najlepiej. Nie wygląda najlepiej, nie. W sensie, może jak zastygnie, ta woda trochę zniknie, żeby dokładać więcej? No, zobaczymy w akcji. Tych nie przyklejamy sobie, bo zaraz zobaczycie na naszych oczach. Dobra, ruszamy. Okej, okay, ja zacznę od zielonego. A ja od różowego. Dobra. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Ja mam na powiekach tak odrobinkę korektora, tak ja ledwo, też. Ledwo. Okej. Okay. To samo. Okej, nakładasz od razu, dobra. Właśnie widziałam, jak Doni nakłada, że od razu z aplikatora. On nie pozwala na taką mega precyzję, ale jest git, tak żeby zaraz sobie to chyba pędzlem tutaj
Lubisz pachlować ładniej. Ładnie się blenduje, ja już zaczęłam. Patrz, zrobiłam po prostu 3 ruchy, nie? No, ale moje tak samo. Ale to co mówiłaś, bardzo, bo ja po całości pojechałam, więc stracił na pigmentacji, ale jak zaraz sobie dołożę... Ja teraz lecę z tym rozświetlającym. Cały czas mam, patrz, ten niebieski na ustach. Tak. Test trwałości, słuchaj. Tak. Tak, u mnie będzie niesymetrycznie. Stwierdziłam, że przy teście tej marki nie możemy, wiesz, się ograniczać, więc ja tak w ogóle trochę... Nie to, żebyśmy się jakoś na co dzień ograniczały szczególnie. No, ale... Totalnie bez myślenia, po prostu nakładam i zobaczymy, do czego mnie to doprowadzi. Tak. Już jeśli chodzi o metaliczny, plusem jest to, że bardzo mało... Zobaczcie, mam pusty pędzel, właśnie mokry rozblendowałam i mam pusty pędzel. A bardzo często w metalicznych albo brokatowych cieniach tego typu pędzel zjada większość tej formuły i trzeba pracować, żeby nie było... plam, a tutaj w ogóle pędzel w ogóle nie zebrał nic. To super. Nie, to, ale to masz rację, bo ja często produktów tego typu rzadko używam. W sensie, jak to są takie super wodne rzeczy. Okej. Dobra, ja jadę z czerwonym. Nie, to jest ten sam. To czerwony. Nie, no fajnie. W sensie, to są takie bardzo kreatywno, bardziej farbkowo-plastyczne niż jak taki kosmetyk, wiesz o co chodzi? Aha, taka zabaweczka. Tak. Ja dowaliłam sobie tutaj drugą warstwę specjalnie na sam środek, żeby zobaczyć, jak to się będzie miało, kiedy mamy naprawdę grubo walnięte. I dołożę też odrobinę zielonego w sam zewnętrzny kącik, żeby to wzmocnić w sumie tutaj, tylko w tym miejscu. Nasycenie. A jak u ciebie? Teraz też poszłam w błysk, znaczy w te shimmer. Aha. I teraz ja zrobię test blendowania. Prawie nic na pędzlu! Prawie nic nie ma. Jezus! Może to będzie widać. Takie delikatne niebieskie zostało, ale brokatu nie zabrało. Wow. Zwykle pędzel po prostu tak jest połowę cały. Zabiera. I te plamy, o których mówiłaś, są bardzo częste. Słuchaj, ja mogę już powiedzieć, że nawet skończyłam, ale nie mogę przecież kończyć. Nie możesz. Ale jest już tak, jakby mogło być skończone. Tak. I to zajęło 3 minuty. Mi się w ogóle to niesamowicie podoba, że makijaż teraz zaczął być jakby bardziej szybki. Kiedyś mam wrażenie, że standardowo, żeby robić dobry make-up, to trzeba było 2 godziny posiedzieć. Tak, precyzja. Tak, jakby nigdy nie byłam fanką. Nie było życia w tym makijażu. To była instagramowa perfekcja. Tak. Udawana oczywiście, no bo nie miała nic wspólnego z prawdziwym życiem. Słuchajcie, trochę jesteśmy dalej, jeśli chodzi o make-up i zaczęłyśmy już kreski robić. Tak. I ja już trochę się bawię takim mega cienkim pędzelkiem i powiem wam, że jest naprawdę fajnie. Troszkę inaczej się używa tych produktów niż na przykład farbek z glisten, ale sunie to dobrze. Trzeba tylko pamiętać, że to dosyć długo zastyga, więc jesteśmy w stanie na przykład sobie zrobić jednym machnięciem właśnie to walnęłam. Coś bardziej sharp, ale może się też rozmazać. Dobra, ja sorry, tylko chcę zobaczyć, jak to robisz po mojej stronie. No, bo to jest super, że to jest tak plastyczne, że można nawet sobie tutaj w każde zagłębienie to walnąć. To jest niesamowite. Szablony, no różnie, a to? Duży plus tego. Aha, dobra, tu już był zeschnięty na pędzlu. Okej, to teraz mam 2 razy trudniejszą sytuację, bo muszę przyłożyć tak samo. Tak samo. Ale nie trzeba się martwić o konsystencję farbki, bo z wodnymi eyelinerami trzeba sobie wypracować dobrą proporcję. Bo nie może być za dużo wody albo za dużo produktu, a tu tego nie trzeba o tym myśleć. Lipa. W ogóle może z ręki to lepiej mi się zrobi. Lepiej, ale muszę go jeszcze przytegować, bo widzisz, już tutaj poczekałam, już mi zaschło, nie? Mm. No jako eyeliner wolałabym trochę rzadsze, żeby było, tak. Ale nie jest... Ale da się coś zrobić. Tak, da się. Jak się człowiek uprze, to da radę. Ale zdecydowanie bardziej do blendowania jest to produkt. Albo do paciania. Do paciania. Woo! Ja sobie wezmę pędzelkiem. Ja biorę palcem najpierw, jako róż tutaj. Ja idę też... Ale z czerwonym, bo tak. Szybko trzeba pracować, bo jak jest tak malutko tego produktu, to zastyga a szybko. Nie, to niedobrze. Tak. Dało radę. Dało radę. Myślę, że łatwiej by było, gdybyśmy nie miały makijażu oka na przykład. Jest to wykonalne, może nie jest najłatwiejsze. Tak, nie, nie, nie,
nie jest to dedykowany taki do policzków, ale jak chcecie, to totalnie da się to zrobić, tylko trzeba po prostu go wyczuć. Albo jeszcze ewentualnie na mokry podkład, tak od razu jakbyście nakładali, bo teraz to tak właśnie mocno zastyga. Ale kolor jest ten mój przepiękny, przepiękny. No, prawda. Ty lubisz takie ciepluchne mocno, nie? Tak, jest to taką teraz marchewką. Tak, ale dwa pomieszane, te dwa ładnie by wyglądały na pewno też. Rozświetlacze, moje drogie, moi drodzy. Tego się boję, ja rzadko mówię takie rzeczy, że mi się bała rozświetlacza. Czy się czegoś bała w ogóle w kosmetykach. Tak, tak. To ja proponuję tak, ten nakładamy jako bazowy, a ten lekko dołożymy, zobaczymy co się stanie. Dobra. Okej. Okay. Ja nie daję go dużo, bo on będzie dla mnie na pewno przyciemniający, bez tym super jasna, ale ty z tym na pewno możesz zaszaleć dużo bardziej. Nie więcej. Nie jest to taki też mega jasny, biały rozświetlacz, tak że od razu jest tak... Ale ładnie się błyszczy i chyba mi nie robi plam. Jeszcze na tym pomarańczowym różu teraz w sumie nie widać. Musimy zobaczyć później z tym. Z fleszem, bo on, jak sobie tu nagrywaliśmy kosmetyki, to miał mnóstwo takich drobin i chcę zobaczyć, jakby wyglądał z takim, wiesz... Tak. Na razie jest taki, bym powiedziała, bezpieczny. W sensie, taki jakby dla każdego. Okej, okay, dawaj. Jakby lubię kolorowe rozświetlacze, ale ten ma nawet bazę taką fioletową. Ja zaczęłam od tego miejsca, gdzie mam róż. Żeby on tak jakby mi tym swoim fioletem zrobił trochę jak róż. Mhm. A ja tak przykucik. O tak to wymyśliłam. No. Na różu. To fajnie. Bardzo ładnie. Jako uzupełnienie, nie? A nie, żeby troszkę niżej. Powiem wam, że bałam się, że to będzie wyglądało tak bardziej siniakowo, bo odcień jest taki troszkę... Jak siniak już tak dojrzewa, to jest taki fioletowy, ale wygląda to dobrze. W sensie ten odcień jest jednak ciepły i nie jest to dziwne, aż tak. Mhm. Na ciemnych karnacjach był też zaprezentowany wiele razy i super to wyglądało. Tylko tutaj już trzeba mieć lekką rękę, na pewno lekką rękę, bo ja użyłam strasznie mało, a nadal go widać u mnie. No. Tak, to jest milion drobin po prostu. Milion drobin w różnych kolorach. Zwłaszcza jak pomieszałyśmy te dwa, to już mamy chyba każdy kolor dosłownie jako rozświetlacz. Pięknie się mieli. Jazda. Super, no. Super. Ale te cienie też, na ciebie, no. Jeszcze te co nałożyłyśmy na oczy też teraz dostają takiego boosta od tego, więc... Tak, to jest zdecydowanie błyskotki, żeby zrobić show na scenę w reflektorach po prostu. Dobra, przyklejamy. Nasze kryształki są bardzo różnych wielkościach i co jest super, bo są idealnie ułożone. Tak, a to się rzadko zdarza, albo chociaż takie klasyczne to łatwiej znaleźć, ale na przykład kolorowych kryształów chyba nigdy nie widziałam, żeby była aż taka różnica wielkości. A tak. To jest dosyć moim zdaniem ważne, w sensie ja lubię używać różnych wielkości kryształów, jest takie bardziej 3D, jeszcze bardziej. Totalnie, bo te są ogólnie spotykane, takie można spotkać bez problemu, ale coś takiego jeszcze neonowe i właśnie pościnane pod kątem właśnie takim kryształowym, to jest sztos. Więc chyba sobie walniemy te kolorowe, co? Dobrze. No bo tak ciekawiej, dobra, lecimy z tym. I one mają się same przyklejać, czyli domyślam się, okay, że jak złapiemy pensetą, weź sobie tą z zestawu. Ja mam taką w ogóle z Tigerem, patrz. I ona jest podobna, tylko moją się można zakuć, a ta jest tak zrobiona, że się nie da tutaj zakuć. O, faktycznie. No, dobra, złapię jakiś taki środkowej wielkości. Na pewno jest fajne to, że nie widać tak jakby tego takiego kleju na nich. Czyli czasami kupuje się cyrkonie, że są one już z klejem, ale widzicie jak jest wylany taki żelkowaty klej tak jakby. To tutaj tego nie widać. Nie widać. Przykleiłam. No. I trzymaj się. Jest bardzo mało tego kleju w takim razie. Tak. Ładnie. Ale na tyle, że siedzi totalnie. Super szybkie. Tak, na pewno jeśli chodzi o tempo, to jest w ogóle halo. Co tu się odwala? 3 sekundy i make-up zrobiony. I o to chodzi, no ale wiesz też jak pracują
Dani pracuje na planie, no to to musi iść szybko, jak tam pewnie mają kilka aktorek do zrobienia. No. Nie zgubiłaś kryształ? Muszę go znaleźć. Jest w kawie? Nie. Jezu, jak mi skoczył. Bardzo fajne w tych kryształkach jest to, że można je sobie przemieszczać, ale tak sobie gadałyśmy, że to jest strasznie droga impreza w ogóle. Tak. Więc te są ciekawe naprawdę, bo są świecą w UV, co zaraz zobaczycie, i są oryginalne, ale takie zwykłe to warto odpuścić i po prostu sobie te takie najtańsze zwykłe do paznokci kupić. Chociaż też pytanie jest właśnie, jak takie będą, wiecie, trzymały na imprezie, bo jednak mam wrażenie, że czasem jak dokleisz takiego kryształka klejem do rzęs, to będzie, to się trzyma, w sensie mi się nigdy nie zdarzyło, żeby mi kryształy podpadały, więc... Mi się zdarzało, bo włosy. Jak miałam włosy i dużo miałam tu włosów, to jakoś włosy zahaczały czasami. Okay. Ale dlatego dzisiaj jestem taka, wiesz, że mogę tutaj... Możesz szaleć. Tak, tak. Ja teraz będę szaleć, bo mam niebieską konturówkę i będą niebieskie usta. Chyba niebieskie. Jeszcze nie miałam czegoś super. Takiego. To ja jedę z ustami, jest tak. Brokat, chyba, że masz inny plan. Tak, pomyślałam, żeby sobie ponakładać te brokaciki na usta i potem, żeby ułożyć też różowej konturówki, którą tam masz. I to będzie po prostu cisza, bo jest malowanie. Nie mamy nic do powiedzenia. Ciężko się mówi, tak? Zostały nam jeszcze te brokaty piękne. Tak, usta są, słuchajcie. Niebieskie usta, słuchajcie. Nigdy bym nie pomyślała, że będę się tak dobrze czuła w takim kolorze. No, dobrze. Sztos. Zobaczcie na ten mój holograficzny. On jest taki strasznie wodnisty. Jak wcześniej mówiłeś, reszta no, tak nie robi. Woda, to ja tak, a teraz patrzę i faktycznie no, woda. No, wreszcie tak w ogóle nie ma, nie? To też warto zaznaczyć, że tylko ten... ten no i robi. Właśnie jego tak strasznie mało wylatuje stąd. Ja spróbuję go sobie na usta walnąć, na środek. Sobie robimy taki final touch, bo... One dają bardzo małe krycie same w sobie, tylko drobiny. Na pewno plusem jest to, że to nie jest jakaś taka skorupa, którą się czuje. Tutaj po słoczu widzę na ręku, kiedy wszystko zaschło. To jest taka cieniutka woda po prostu przyklejająca całość. Ale strasznie żałuję, że ten nie jest jakby taki, jak widzicie tutaj. Bardziej bym powiedziała, że ten produkt trzeba tak robić pat-pat obok siebie, niż tak sunąć jak eyeliner na przykład, bo to wtedy, wtedy robią się takie plamy. Okej. Okay. A ja sobie tutaj tak paciam na przykład na podobny kolor i wtedy jest widać, że się błyszczy mocno. Dobra, to ja teraz próbuję tego. Bo no to jest najdziwniejsze, bo myślałam, że te produkty, których właśnie używam, że to będzie największy sztos, a powiedziałabym, że takie są... Takie sobie, zobacz, zrobiłam sobie tutaj na dół. Też takie przeciętne i dosyć. Taka, taka i tak, woda się no zrobiła. Właśnie, mało jest tego, który jest najciekawszy. Znaczy mało, mało go widać, tego, który jest najciekawszy. Te inne są fajne, ładne, ale wiecie, to nie jest tak, że nie ma innych produktów tego typu. Lekka konsystencja jest tutaj plusem, ale jednak, tu już trochę podsumowanie nam wychodzi, że jednak te cienie matowe i cienie metaliczne są produktami, które wychodzą tutaj na pierwszy plan. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie są najciekawsze, bo ich jakość jest wyjątkowa i kolory są niespotykane. Mimo, że zakres kolorów w tej marce jest niewielki, to one są bardzo ciekawe. Czekamy na więcej kolorów. Czekamy na pewno na więcej kolorów. Nie miałyśmy jeszcze tego setting spray. A czekaj, gdzie jest mój wachlarz? Tu jest. To czekaj, teraz ty psikaj, bo ja sobie nałożyłam tyle tych, tego błyszczącego pod oczy i czuję, że mam mokre, jakbym się popłakała, więc może niech to zaschnie trochę. Zobacz, wygląda jakbym płakała. Tak sobie o Jezu, naprawdę! Może można nim łzy po prostu robić, może on jest od tego bardziej. Dostaję taką bryzą tutaj. Kompletnie bez zapachu jest ten setting spray. Ale dużo psika naraz. Dużo psika, tak. To jest mocna mgła. To nie jest teryfery. Jesteśmy ready, piękne, naturalne, z dziennym makijażem. Bardzo dzienny makijaż. Powiedz, co powiedziałaś o ustach przed chwilą. Że są zadziwiająco naturalne? Tak, tak, dokładnie, to są te słowa. Takie wiecie, nude. Powiedz, co sądzisz o tych konturówkach. Konturówki są fantastyczne, w sensie używałam akurat niebieskiego koloru, tak, więc nie wszystkich, ale jak na taki
powiedziałabym, niestandardowy kolor, to się przepięknie rozblendowało i w połączeniu z tą pomadką, która, tak jak ty mówiłaś na początku, że one nie dają pełnego krycia. Ja dołożyłam z 3 warstwy, a dalej mam taki gradient i to bardziej taki pastel, więc mi się to bardzo podoba na przykład, że to jest coś w tym stylu i to będzie super jako róż na policzkach na pewno też. I jeszcze to nam zostało? Rozświetlacze. Ja jestem jak najbardziej na tak, mimo że byłam przerażona, to fiolet wygląda przepięknie i kombinacja tego plus opakowania, jakby na pewno sobie też zamówię. Ekstra. A jakbyś miała wyróżnić dwa produkty, to co to by było? Takie, że dwa i... Dwa produkty to... Jeszcze to o tym powiedzmy. Dla mnie to takie... Ty nie czujesz tego za bardzo. A ja to poczułam i widzę w tym potencjał. Jeszcze nie wiem, czy ten potencjał jest bardzo na tak, czy tak mech, jednak nie. Ale ja jestem autentycznie zainteresowana. No i myślę też, że nie bierze się z niczego to, że tą głupią, można powiedzieć w cudzysłowie, gwiazdkę ludzie wykupują jak szaleni po prostu. Oni nie nadążają jej produkować, więc jestem tym na maksa zainteresowana. Trzeba się trochę nauczyć, jak to używać do siebie i zobaczyć. Tak. A jakbym miała moje dwa ulubione produkty, to byłyby dokładnie te, też jeśli chodzi o kolor, w sensie matowa, ta niebieska, tu są kolorki, Sky Juice, a ten błysk to jest ASMR, czyli ten złoty, ten. Tak, zdecydowanie, to jest to, co mam tutaj. Combo. Tak, to też ja bym chciała wyróżnić to ASMR i jak na razie używam dwóch cieni tych matowych i oba wspaniale się sprawdziły, więc dokładnie tak samo bym wyróżniła. Ale jakbym robiła zamówienie, to bym jeszcze sobie te zamówiła, ze względu tylko na tak oryginalny kolor i że są stopniowane wielkością, bo po prostu takie rzeczy się bardzo rzadko zdarzają. A jak wy macie dojście do czegoś takiego, to proszę nam pisać w komentarzach, tak, bo najchętniej takie rzeczy taniej, jak się gdzieś da dostać. Natomiast bardzo duży smutek mamy, jeśli chodzi o te produkty. W sensie myśleliśmy, że będzie właśnie to największy błysk, a to w ogóle tak nie jest. To są bardzo delikatne brokaty, tak więc tego bym ze Stanów sobie nie ściągała. Nie. Mimo że kusi najbardziej, ja wiem, nas też, to one tylko tak w opakowaniu, słuchajcie. Tak, tylko do postawienia. Także, słuchajcie, zapraszam na kanał Werki, bo za chwilę kręcimy DIY, tak, z królową DIY-u będziemy kręcić DIY. Tak się cieszę, super. Zapraszam was serdecznie i dziękuję. Dziękuję także. A wam dziękujemy za oglądanie.